Morderstwo zazwyczaj odbija się bardzo szerokim echem w mediach. Jednak w tym przypadku nic takiego się nie stało, mimo że wiele osób wyszło na ulicę, aby pokazać swój sprzeciw wobec bestialskiego zachowania policji. Morderstwo jest przestępstwem, za które przewidywane są najwyższe wymiary kary. Jednak problem pojawia się w momencie, gdy ofiarą nie staje się człowiek, a zwierzę. Oczywiście taki czyn nadal jest traktowany jako przestępstwo i podlega karze, ale jest ona znacznie łagodniejsza. Teraz w mediach społecznościowych aż zawrzało, po tym, jak hiszpańska policja potraktowała pupila mężczyzny, który został zatrzymany. Ciężko uwierzyć, że coś takiego miało miejsce. Morderstwo na ulicach Barcelony. Wiele osób zgodzi się bez dwóch zdań ze stwierdzeniem, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Jest to spowodowane tym, iż zwierzęta te kochają miłością bezgraniczną. Dosłownie nie widzą świata poza swoim właścicielem. Niestety, ich uczucia zbyt często są nieodwzajemniane, co doprowadza do prawdziwie makabrycznych sytuacji. Jedna z nich miała miejsce w słonecznej Hiszpanii, a dokładniej Barcelonie, a wszystko dlatego, że pies ośmielił się warknąć na funkcjonariusza. Wszystko wydarzyło się podczas zatrzymania mężczyzny, który był właścicielem psa imieniem Soute. Młody chłopak jest bezdomny i zajmuje się sprzedażą rękodzieła na ulicach Barcelony. Jego wierny towarzysz Soute zawsze przy nim był i nie odstępował mężczyzny na krok. W momencie, gdy mężczyzna był skuwany przez policjanta, pies zaczął warczeć na funkcjonariuszy w obronie swojego właściciela. Ciężko w takiej sytuacji oczekiwać od psa innego zachowania, warto jednak zaznaczyć, że Soute nikogo nie zaatakował. Jednak policjanci postanowili zastrzelić czworonoga na oczach wszystkich przechodniów. Informacja o tym bestialskim morderstwie obiegła cały świat, a Hiszpanie jasno dali do zrozumienia, że nie zamierzają tolerować takiego zachowania. Tysiące osób wyszło na ulicę, domagając się sprawiedliwości dla Sati. Również polscy internauci ostro skrytykowali zachowanie hiszpańskiej policji. No to się panowie wykazali. Gorzej im idzie ze złodziejami i terrorystami. No ale psa zabić no bohaterowie, pisze jeden z internautów. Nie znam hiszpańskiego, gdzie sprawiedliwość podwójny wykrzyknik. Biedny człowiek stracił najlepszego, wiernego przyjaciela, czytamy. Pieprzeni Hiszpanie Maja to we krwi, korridy im za mało. Przecież masowo tam się morduje psy polujące, to co dla policji zastrzelić psa, dodaje internautka.